Cześć! Dziś pokażę, jak sprawnie podłączyć internet mobilny w Orange. Zanim rozpoczniesz instalację modemu, upewnij się, że Twój komputer spełnia wymagania techniczne i systemowe. Są one podane na pudełku lub w dołączonej instrukcji. Następnie umieść kartę SIM w modemie. W tym modelu robi się to tak. Sprawdź w instrukcji, jak to zrobić w przypadku Twojego modemu. Jeśli program do obsługi połączeń, tak zwany menedżer połączeń, instalowany jest bezpośrednio z pamięci modemu, na przykład w takim modemie USB, możesz od razu podłączyć go do komputera. Do innych rodzajów modemów zainstaluj program z płyty lub pobierz go ze strony Orange. Najnowszą wersję znajdziesz na stronie orange.pl. Po włączeniu modemu USB instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. Niezależnie od tego, czy aplikacja pochodzi ze strony Orange, czy też jest instalowana z modemu, proces przebiega w kilku prostych krokach. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Na zakończenie instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Gdy program jest zainstalowany, można połączyć komputer z internetem. Teraz możesz już swobodnie korzystać z internetu mobilnego w Orange.